Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy nasz cykl dotyczący suplementacji, gdzie będę wymieniał najbardziej potrzebne suplementy, jeśli chodzi o nasz wyścig o wymarzoną sylwetkę dla naturalnych, ale też dla nienaturalnych kulturystów. Na pierwszy ogień nie może być innego suplementu niż kreatyna. Absolutnie numer jeden, jeśli chodzi o suplementację. Jak dla mnie śmiałbym wybrać jeden suplement, z którym miałbym się udać na bezludną wyspę, to byłaby właśnie kreatyna. Kreatyna jest automatycznie już kojarzona z rozbudową masy mięśniowej, przez to nie docenia się i jej innych właściwości, takich typowo prozdrowotnych. I te, oprócz oczywiście tych, które pomogą nam poprawić naszą sylwetkę, chciałbym dzisiaj naświetlić. Zaczynamy! Bang! Jeśli mówimy o działaniu kreatyny, to konieczne jest naświetlenie najpierw mechanizmów pozyskiwania energii przez nasz organizm. I cały ambaras rozbija się o uzyskanie cząsteczki nazwanej ATP, czyli adenozynotrifosforanu, składającego się, jak sama nazwa wskazuje, z adenozyny i trzech reszt fosforanowych. No i co? Ta molekuła jest wysokoenergetyczna. Uzyskanie energii sprowadza się do odłączenia jednej z reszt fosforanowych. Ten związek ATP tworzy ADP po oderwaniu tej grupy, czyli adenozynodifosforan. No i co? Taki związek wcale nie idzie na śmietnik, tylko ulega recyklingowi. I tutaj na pomoc wychodzi nam fosfokreatyna, czyli związek, który naturalnie występuje w naszych mięśniach i oddaje ona tą resztę fosforanową, i zostaje nam sama kreatyna, natomiast owa reszta przechodzi do ADP i znowu tworzy ATP. I znowu ta molekuła jest gotowa do uzyskania energii. To się nazywa ogólnie fosfagenowy szlak pozyskiwania energii i działa on, tak przekładając na naszą siłownianą nomenklaturę, w pierwszych sekundach ruchu, na przykład pierwszych ruchach serii albo na inną sportową, gdy zrywamy się do sprintu. No i co? Chodzi o to, że właśnie często te przykłady dotyczą sportu, ale należy pamiętać, że ATP potrzebne jest nam do wszelkich procesów życiowych. I w tym, na tym polega właśnie prozdrowotność kreatyny, że daje nam ona energię do wszystkich procesów życiowych. Nie utożsamiajcie tego tylko z siłownią, tylko z pracą mięśni, ale absolutnie każdy proces, każda komórka, która posiada mitochondrium, korzysta z ATP. Lecimy po kolei. Tak jak już mówiłem, kreatyna występuje normalnie w mięśniach. Dodatkowo możemy ją dostarczyć z mięsem, więc w ogóle skąd pomysł, żeby ją suplementować? Chodzi o to, że ilości na przykład w mięsie nie są zbyt duże. To jest 5 gramów kreatyny na kilogram wołowiny lub 3 gramy w przypadku drobiu. Jak sami widzicie, jeśli ktoś nie je tony mięsa, to ciężko mu będzie dostarczyć jakieś znaczne ilości wspomnianej kreatyny. Pomówimy teraz sobie o ich właściwościach. Zaczniemy od tych, można powiedzieć, bardziej sportowych. Później przejdziemy do tych prozdrowotnych. To zaczynając o sportowych, to jest oczywiście zwiększenie tak zwanej produkcji mocy, czyli mówiąc po prostu zwiększenie siły. To jest absolutnie zbadane mnóstwem badań i mamy absolutnie pewność, że tak kreatyna zwiększa siłę, więc możemy tu operować większym ciężarem, nawet jeśli kogoś progres siłowy nie interesuje, to w przypadku hipertrofii też stwarza to nowe możliwości, bo operujemy większym ciężarem, więc wykonujemy większą pracę, na przykład w takiej samej ilości ruchów. Kreatyna poprzez retencję wody, tą mityczną retencję wody, zwiększa też rozmiar mięśni. I tutaj jest najczęściej błędne spojrzenie na tą kreatynę. To znaczy niektórzy uważają, że ona nas pompuje wodą i tylko pompuje wodą. A jak przestaniemy ją brać, to ta woda schodzi. Oczywiście to jest prawda, ale ta retencja nie jest zwykłą sztuką dla sztuki, tylko po pierwsze to, że nasze komórki, na przykład w tym przypadku mięśniowe, mają w sobie więcej wody, według badań pomaga przechowywać glikogen
To znaczy możemy więcej tego glikogenu przechować, czyli naszego paliwa mięśniowego. Dodatkowo regeneracja tego glikogenu jest przyspieszona. Również przez to, że nasza komórka jest wypełniona wodą, działa to na białka z rodzaju tak zwane MAPK, które to powodują nam zwiększenie syntezy ogólnej protein, czyli znowu pobudzają nas do wzrostu masy mięśniowej. Dlatego właśnie kreatyna dla hipertrofii jest absolutnie nieodzowna. Kolejną bardzo ciekawą właściwością kreatyny, jeśli chodzi o budowę sylwetki, jest obniżenie miostatyny. Miostatyna przewijała się w naszych materiałach nieraz. Może nie było jeszcze dedykowanego materiału, ale pokrótce przypomnę, że jest to białko, które ogranicza nasz wzrost, to znaczy hamuje, powoduje to, że nie będziemy zbyt duzi. Myślę, że w ogóle istnieje takie coś w naszym organizmie przez to, żebyśmy na przykład w tych naszych czasach koczowniczych nie byli zbyt rozbudowani, przez to nie stali się łatwymi kąskami dla drapieżników. Dzisiaj miostatyna jest nam całkowicie niepotrzebna, wręcz zawadza, jeśli chodzi o wyścig właśnie o wielkie mięśnie, ale pewnie widzieliście takie wielkie krowy, bardzo umięśnione, tej z rasy Belgian Bull. I właśnie chodzi o to, że nie tak jak większość uważa, one są pompowane sterydami, ale właśnie genetycznie usunięto im tą miostatynę i przez to się tak rozrosły. Czyli można powiedzieć, że ta kreatyna uprawia coś swego rodzaju biohackingu. Wiadomo, że jest to na niezbyt dużą skalę, ale na pewno na tyle dużą, że to jest warty odnotowania fakt. Dobra, to teraz przejdźmy do właściwości prozdrowotnych kreatyny. Po pierwsze, podwyższa ona testosteron. Możecie zdziwić się, dlaczego tego nie umieściłem w jakby tych czynnikach sportowych, ale chciałbym położyć nacisk na to, że jednak ten spadek testosteronu to jest plaga naszych czasów i wiąże się z wieloma chorobami takimi generacyjnymi, można wręcz powiedzieć. Więc zwiększenie tego testosteronu uważam za działanie prozdrowotne. Nie są to duże ilości, tak od 12 nawet do 20%, ale w przypadku naturala to już jest dużo. Druga sprawa, obniża homocysteinę. Homocysteina to jest taki biomarker, który informuje nas zwykle o chorobach układu krwionośnego. Kreatyna obniża to właśnie dzięki jej właściwościom energetycznym. Tak samo dzięki właściwościom energetycznym działa ona również protekcyjnie, neuroprotekcyjnie, przepraszam, czyli chroni nasz układ nerwowy. O tym też się nie mówi i dlatego właśnie między innymi namawiam absolutnie wszystkich do brania kreatyny, nie tylko ćwiczących. Trzecia sprawa, znowu wynikająca z tego, że kreatyna jest super rezerwą energetyczną. Chroni DNA przed zniszczeniem przez wolne rodniki. Czyli tu można powiedzieć, że krok od działania antyrakowego, może to jeszcze zbyt mocne słowa, ale na pewno, nie wiem, anti-aging, czyli po prostu zapobieganie procesom starzenia, no to kreatyna już ma swój w tym drobny udział. Jeszcze następna sprawa, poprawia pamięć. Co prawda badania były tylko w przypadku wegetarian, ale to tym bardziej pokazuje, że każdy powinien tej kreatyny mieć odpowiednie w sobie ilości, bo chodzi o to, że wegetarianie zwykle mają i weganie tym bardziej mają ich mniejsze ilości przez to, że nie jedzą mięsa, które jest najbogatszym pokarmem, jeśli chodzi o kreatynę. Więc w badaniach właśnie na nich pokazały one, że poprawia to im pamięć. Myślę, że w przypadku mięsożerców, którzy nie jedzą mnóstwo mięsa, również dawkowanie kreatyny może mieć podobne właściwości. Aha, jeszcze jedna kwestia, zmniejsza też poczucie zmęczenia w przypadku rekonwalescencji. Badanie było na osobach po urazach mózgu, ale cała mechanika działania kreatyny myślę, że będzie działała w każdym przypadku, więc jeśli wracamy po kontuzji, szczególnie ciężkiej, też warto pomyśleć o zastosowaniu kreatyny. No, są jeszcze jakieś takie pomniejsze właściwości, jak zwiększanie wytrzymałości beztlenowej,
zwiększanie nawet tej tlenowej, VO2 max, ale są to badania, które często nie pokazują zbyt dużego wpływu, a chciałem się skupić na takich, które jednoznacznie pokazują pozytywne działanie kreatyny. Oczywiście badania będziecie mieli w opisie. Dobra, to skoro omówiliśmy właściwości, to może czas omówić mity, no i sobie zaproponować jakieś dawkowanie tej wspomnianej kreatyny. Po pierwsze, taki mit, może nie najpopularniejszy, ale najbardziej szkodliwy, szkodliwość kreatyny na nerki. Absolutnie obalony i znowu, chodzi o to zwykle, znaczy nie do końca wiem skąd ten mit powstał, pewnie przez zwiększenie w badaniach, na przykład jak się bierzecie kreatynę i później zrobicie badania na przykład moczu, to może wyjść zwiększona zawartość kreatyniny, która zwykle inaczej, gdy nie dawkujemy kreatyny i nie jesteśmy aktywni fizycznie, może świadczyć o pewnym niepokojącym stanie nerek. W przypadku dawkowania kreatyny, no tutaj chyba nie ma się czym martwić. No, druga sprawa, też znany bardzo mit, kawa versus kreatyna. Często się przyjęło, żeby nie dawkować wspólnie kreatyny i kawy. No i skąd ten mit? Jest parę badań. Właśnie o to chodzi, że badania są sprzeczne. Niektóre badania pokazują, że dawkowanie kofeiny wraz z kreatyną może negować wzajemne efekty. Ale w niektórych badaniach w ogóle nie stwierdzono żadnej korelacji. Dlatego uważam, że wystarczy, że nie będziemy tego popijać, na przykład kreatyny kawą, i nie ma problemu z tym, żeby dawkować ją na przykład tego samego dnia. Następny mit dotyczący formy kreatyny. Moim zdaniem nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi o formę kreatyny. Badania też nie pokazują żadnej korzyści, jeśli chodzi o różne nowe formy kreatyny. Zwykły monohydrat, ten najtańszy, działa tak jak trzeba. Ewentualnie polecałbym Wam jabłczan, bo zauważyłem po sobie i po klientach, że nieco mniej ciągnie wody. Z tym, że nie mam na to żadnych potwierdzonych badań. Jedno takie poszlakowe dotyczyło chelatu magnezowego, przepraszam, kreatyny, który to właśnie miał takie działanie, że trochę powodował mniejszą retencję wody. Ale wspomniana retencja wody, już Wam mam nadzieję wyjaśniłem, też robi robotę. Albo może przede wszystkim. No, a propos dawkowania, też warto powiedzieć. Faza nasycenia słynna, a propos kreatyny, może brzmi jak trochę bro science, ale badania pokazują, że naprawdę się sprawdza. Na czym ona polega? Przez pierwszy tydzień, ewentualnie dwa, dostarczamy sobie kreatynę w ilościach 0,2 mg na kilogram masy ciała. Czyli na przykład ja ważę koło stówki, trochę ponad, no to wychodzi 20 gramów kreatyny dziennie. W przypadku osoby, nie wiem, 75-kilowej, no to już tylko 15 gramów dziennie. Przez pierwszy wspomniany tydzień lub dwa. Wtedy osiągamy bardzo szybko te maksymalne wysycenie kreatyną i wtedy wystarczy nam później stosowanie nawet 5 gramów kreatyny dziennie. Nawet 3 gramy pokazują, że potrafią one utrzymać ten maksymalny poziom kreatyny w naszych komórkach. No, co do pory dawkowania, tu też dużo było mitomanii, że nadczo, że coś tam, nie ma to dużej różnicy. W przypadku kreatyny dobrze się sprawdza na przykład zjedzenie przy posiłku, żeby towarzyszyło wyrzutowi insuliny. I ewentualnie taka dogodna pora byłaby też na przykład od razu po treningu. To, że na przykład zastosujemy sobie kreatynę przed treningiem, jak niektórzy robią, nic nam nie da, jeśli chodzi o samą jakby dyspozycję na tym treningu, bo chodzi o jej wysycenie, czyli utrzymywanie stałego poziomu. Jak pokazują badania, to do utrzymania tego poziomu tak naprawdę wystarczy, że będziemy ją jeść. A niezależnie kiedy i niezależnie w jakich okolicznościach. To tyle na dzisiaj. Jak Wam się podobało, to mi to pokażcie. Żądam tego. Żartuję. Oczywiście zapraszam Was na Face'a, na Instagram, na grupę na fejsie, która całkiem się udała, merytoryczna. Nie ma tam jeszcze żadnej bryndzy, więc zapraszam.
No i co, w komentarzach też czekam na wasze sugestie, czy to a propos tego odcinka, czy a propos tematyki jakichś następnych, jakie byście chcieli. Już się i tak włączyło, tak? Nie. O, no to dobrze, no to tyle.